23 października wspominamy świętego Jana Bono, pustelnika. Jan urodził się w 1168 roku w Mantui na północy Włoch. Gdy miał 16 lat, zmarł jego ojciec. Jan zostawił wtedy swoją matkę i przyłączył się do grupy teatralnej, wyruszając w świat. Prowadził wesołe życie, lecz nie zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem. Gdy w wieku 40 lat poważnie zachorował, złożył ślub Panu Bogu. Jeżeli wyzdrowieje, poświęci swoje życie modlitwie i pokucie. Jan wyzdrowiał. Udał się wtedy do regionu Emilia-Romana i tam założył pierwszą pustelnię, a po pewnym czasie zmienił miejsce pobytu, lecz ciągle prowadził bardzo surowe życie pustelnicze. Mimo, że mieszkał w niedostępnych miejscach, był znany wśród ludzi. Wkrótce zaczęli przyłączać się do niego młodzi mężczyźni, którzy chcieli uczyć się od niego takiego sposobu życia. Zostali oni pierwszymi członkami zakonu pustelników świętego Jana Bono, wzorowanego na regule świętego Augustyna. Mimo, że Jan był prawie analfabetą, przychodzili do niego ludzie po pomoc duchową i radę. Ujmował wszystkich swoją dobrocią, uprzejmością i mądrością. Jego pustelnię odwiedził m.in. święty Franciszek z Asyżu. Pod koniec swojego życia, na początku października 1249 roku, Jan opuścił rozwijającą się wspólnotę i udał się z kilkoma uczniami w pobliże Mantui, do innej pustelni. Tam zmarł 16 października 1249 roku, mając 81 lat. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Jan wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.